Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie upoważnienia zarządu, druk numer 8912. Jest to oczywiście projekt zarządu. Paragraf pierwszy brzmi: Rada Dzielnicy 15 upoważnia zarząd do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których, szanowni państwo, bardzo proszę, o których mowa w paragrafie 4, punkt 4, 5 statutu dzielnicy, a także wyboru przedstawicieli dzielnicy do wykonywania zadań określonych w paragrafie 4, punkt 6 statutu. I ustęp 2 mówi: upoważnienie obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. To jest to takie upoważnienie, jakie co roku tutaj zarząd tej kadencji otrzymuje. Tak jak państwo doskonale wiecie, takie upoważnienie usprawnia pracę rady, zarządu. Dzięki temu dzielnica może normalnie funkcjonować, zwłaszcza w tym okresie między sesjami. I niewątpliwie w wielu przypadkach przyczynia się do skrócenia czasu oczekiwania przez mieszkańców na załatwienie sprawy przez właściwy organ administracji publicznej. Także w imieniu zarządu proszę państwa o podjęcie uchwały w tej sprawie. Też otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest ku temu stosowny. Nie widzę, nie słyszę. Rozumiem, ten, że nikt poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druk 8912 w sprawie upoważnienia zarządu. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.